Stanisława Leszczyńska urodziła się w Łodzi. Wychowywana w rodzinie ubogiej, lecz wypełnionej miłością i wiarą, od dziecka była pełna ufności i optymizmu. Gdy została położną, swoją służbę zawierzyła Maryi. Z mężem Bronisławem doczekali się czwórki dzieci. Za pomoc Żydom trafiła do Auschwitz, gdzie w okropnych warunkach przyjmowała porody. Przeciwstawiała się rozkazom nazistów, ryzykując życiem. Zawsze wzywała na pomoc Maryję, a wszystkie matki i dzieci były przez nią otoczone ciepłem i miłością. W każdym porodzie widziała Boże Narodzenie, dlatego nazywali ją mateczką. Wszyscy, nawet Mengele. Mówiła potem, wszystkie dzieci rodziły się żywe. Ich celem było żyć. Natura, przeciwstawiając się nienawiści, walczyła o swoje prawa uparcie, niezłomnymi rezerwami żywotności. Do końca życia dziękowała Bogu za to, że była w Oświęcimiu. Nigdy nie mówiła źle o SS-manach, nawet modliła się za nich. Od 1992 roku toczy się jej proces beatyfikacyjny.